Dobry wieczór wszystkim, nazywam się Agnieszka Smoczyńska i chcę wam powiedzieć o czymś absolutnie najważniejszym, absolutnie kluczowym, co potrzebujecie usłyszeć i z czym powinniście coś zrobić. Każdy z was potrzebuje pojednać się z Bogiem. Niezależnie od tego, czy wydaje ci się, że ci się układa w życiu, niezależnie od tego, czy masz rodzinę, niezależnie od tego, czy się dobrze bawisz, czy może masz raka, czy jesteś samotny, czy jesteś w depresji, nie ma to znaczenia. Każdy człowiek potrzebuje pojednać się z Bogiem, dlatego że żaden człowiek nie może mieć przystępu do Boga, nie pojednawszy się z Nim przez krew Jezusa. Nawet jeżeli nie zabiłeś nikogo, nawet jeżeli nie pobiłeś nikogo, to prawdopodobnie skłamałeś, może zdradziłeś swoją żonę. Potrzebujesz pojednać się z Bogiem. Żaden twój dobry uczynek nie spowoduje, że się wśliźniesz do nieba. Nie ma takiej opcji. Dlatego, że właśnie w związku z tym, że nie jesteś w stanie zasłużyć sobie na zbawienie, Jezus przyszedł i poniósł karę za twoje winy. Jezus przyszedł i poniósł karę za twój grzech. Został przybity do krzyża Golgoty. Tam przelała się Jego święta krew. I jedynie ona, jedynie święta krew Jezusa może ciebie usprawiedliwić. Jedynie święta krew Jezusa może wołać za tobą przed świętym Bogiem. Nie ma innej opcji. Co się z tobą stanie, gdy umrzesz? Co się z tobą stanie, gdy umrzesz? Nie wiesz, kiedy to nastąpi. Nawet jeżeli jesteś młody i zdrowy i zadowolony z siebie, nie wiesz, kiedy umrzesz. Bądź na ten moment przygotowany. Pojednaj się z Bogiem. Powiedz: Jezu, przepraszam, że żyłem bez Ciebie. Przepraszam, że chodziłem swoimi drogami. Wybacz mi to. Chcę należeć do Ciebie. Chcę, by Twoja święta krew oczyściła mnie z grzechów. Chcę, byś zbawił mnie. Bądź moim Panem, bądź moim Zbawicielem. Jeżeli to zrobisz z wiarą, jeżeli to zrobisz z wiarą Ty, jeżeli to zrobisz z wiarą szczerze, będziesz zbawiona. A jeżeli nie, to kiedyś powiesz, staniesz przed Bogiem, powiesz Mu, co zrobiłaś z tym, że Jezus przelał za Ciebie swoją krew. Radzę przemyśleć to, co właśnie słyszysz. Życzę wam zbawienia, pojednajcie się z Bogiem.